Powrót do szkoły nigdy nie był lepszy. Do zgarnięcia nagrody o wartości 30 tysięcy złotych. Bierz udział w ekstra eventach. Wbijaj na casedrop.eu i sprawdź najnowszy event. Back to school. Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla was. W dzisiejszym odcinku mam dla was do wygrania takiego skina. Jeśli chcecie go wygrać, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz. Jestem na casedropie, wbijajcie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodikiem macie 15% do wpłaty i możecie wpłacić naprawdę każdą metodą płatności, którą sobie tutaj wybierzecie. Macie PayPal, PaySafe Card, Visa, skinami, nawet Bitcoinem, także serdecznie was wszystkich zapraszam. A ja w dzisiejszym odcinku otwieram skrzynki sposobem Estebana. Były komentarze pod każdym filmem prawie od jednego ziomeczka, dlatego otwieram same zielone skrzyneczki, po prostu kojarzą się z moim awatarem, ogólnie ze mną, dlatego jedziemy na grubo, same zielone skrzynki w dzisiejszym openingu i zacznijmy sobie na grubo. Knife V2 pierwsza leci i zobaczymy, co tutaj będzie w środku. I mamy niestety słabą kosę, bo jest to kosa, która na pewno profitu mi tu nie przyniesie i jest to stówka ponad plecy, dlatego tak się nie bawimy. Dobra, tutaj nie ma takiej pełno zielonej, ale jedziemy sobie dalej. Okej, na pewno skrzynka przygody i skrzynka chillout możemy zaliczyć do takich, dlatego otwieramy sobie 3 chillouty za 75 zł i zobaczymy, co tutaj będzie. Jeśli chcecie więcej takich pomysłów, to piszcie w komentarzu. Każda osoba, która da jakiś fajny pomysł i on będzie trafny i nagram taki filmik, to zostanie jakoś nagrodzona, także serdecznie was zapraszam i jedziemy dalej. Skrzyneczka przygody za 99 zł i zobaczymy, co będzie tutaj. I mamy uspika Neoir, zależy w jakim stanie. I jest on w stanie minimal wear 140 zł, także bardzo ładnie, bo jest to proficik. Również pamiętajcie o evencie, który cały czas trwa jeszcze 14 dni, tylko back to school. A można sobie wygrać naprawdę fenomenalne itemki za to, że zbieracie sobie po prostu plecaki lub możecie je również wydać w różnych trybach, ale to wiadomo, że wszystko już wiecie. Jedziemy dalej, skrzyneczka Forevera razy 2 i mamy jeden dobry itemek, jeden średni, czyli raczej będzie w plecy. Co? Raczej będzie w plecy, powiedziałem, a to jest Star Trek Minimal Wear za 640 zł. No i dobra, tak to się możemy bawić, widzowie. Sposób Estebana serdecznie wam polecam. No, jak na razie oddaję. Mimo, że na początku nie dawało, to teraz mogę z czystym sumieniem jak na razie ten sposób wam polecić. Ponieważ jak widzicie, no, oddało naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dobra, tutaj gorzej, ale jedziemy dalej. Mamy kolejną skrzyneczkę i będzie to dżungla, miejska dżungla. Niech sobie poleci tym razem. Też razy 5 za 75 zł. No powiem wam szczerze, że jestem w szoku, bo myślałem, że ten kałaszek w ogóle jest w gorszym stanie jakimś, a tu się okazuje, że minimal wear Star Trek. No i to jest coś naprawdę pięknego. Także mój sposób, sposób Estebana, jak na razie jest fenomenalnym sposobem. Dobra, możemy gamę też zaliczyć razy 5, sobie z nią polecimy na małym procencie. Może akurat by poleciał nóż, wiadomo, że na to jest minimalny procent szans. No i niestety się nie udaje. Ale dobra, spróbujemy jeszcze 5, bo może akurat... no może akurat się uda, wiecie, czasami po prostu ma się szczęście. No ja w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym otwarciu tej skrzynki niestety takowego szczęścia nie mam. Ale jedziemy sobie dalej na spokojnie i mamy skrzyneczkę zielona potęga, też razy 5, niech sobie tutaj pójdzie. Stówka wydana, zobaczymy co tym razem, mam nadzieję, że jakiś fajny temek. I jest, no średnio, bo tutaj na pewno nie odda. 15 zł tylko, Jezus Maria. Dobra, to... A nie, już mnie nie stać. Okej, dobra, przejdźmy sobie na spokojnie na upgrader i zobaczmy, co my tutaj mamy. No, na pewno te tańsze itemki. Hop, hop, hop. Mamy 108 zł, to nie, jedziemy na razy 5, lewa strona. I już widzę, że ten upgrade... Ajajaj, niestety nie siądzie. Dobra, przejdźmy sobie do eventu. Back to school. I mamy tak, school bug. I możemy sobie ulepszyć buga. I teraz go sobie otworzymy. I co my tutaj mamy? Okej, mamy upika za 4 zł. Przepraszam, za 8 zł. Ale jedziemy sobie dalej. Dobra. Ja sobie teraz ulepszę baga raz. Ulepszę sobie baga 2. Ulepszę sobie baga na poziom 3. A nie. Ty, nie wiem jak to działa. Aha, bo tutaj nie mam tych. Dobra, okej.
Dobra. I teraz hop, hop. I otwieramy sobie baga, dobra. Okej, no zawsze można sobie tak jakieś tam itemki zgarnąć. Wrzucimy sobie tutaj, otwórz, otwórz i otwórz. A nie, tutaj już mnie nie stać, ale dobra. Mamy zawsze tam jakieś itemki na upgrader. Wszystko tutaj się przyda. Ile mamy w tym momencie? 1400 zł, także jest fajnie, bo jest proficik. Ale przejdźmy sobie jeszcze na razie z tymi tańszymi itemkami do upgrade'u. Też razy 5 sobie polecimy, lewa góra tym razem. Błagam, no nie wierzę, no i lewo dół dało. Znaczy lewo środek, dobra. 9 dyszek zostało, to jeszcze przejdźmy sobie, może jeszcze będzie jakaś zielona skrzyneczka. Na pewno jest skrzynka, o, 10% na rękawiczki, to sobie akurat otworzymy jedną, może akurat polecą. I niestety nie, niestety nie, kurczę, no szkoda, szkoda, bo dużo tych skrzynek na małym procencie i dzisiaj niestety nie oddało, ale dobra. Sposób Estebana, a wiecie, że ja zawsze ryzykuję na każdym streamie, na każdym filmie ryzykuję, dlatego jedziemy. Upgrade razy 2, na M9, bajonet, Doppler Factory New, damy sobie lewo dół i upgrade'uję. Proszę, proszę, żeby to weszło. Przeleć. Nie wierzę. No i to właśnie jest najgorsze, co mogło się przydarzyć, nie? Że cały czas dobrze oddaje, cały czas fajnie daje i najważniejsze, upgrade nie siada. No cóż. Pamiętajcie, żeby wbić na Discorda, bo tam wyniki. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.